Serdecznie witamy dzisiaj panią Sylwię Gregorczyk abram adwokatkę, założycielkę inicjatywy Wolne Sądy, prawniczkę, która pracuje pro bono w wielu sytuacjach. Um, dzień, dobry. dzień dobry. Jak ocenia pani sytuację sądownictwa i praworządności w Polsce na dzień dzisiejszy? No, rzeczywiście. Gdybym chciała tak naprawdę powiedzieć, jak to oceniam, to pewnie byśmy spędziły w tym studiu kilkanaście godzin. Może konkluzja jest rzeczywiście taka, że tak na arenie międzynarodowej, jak i tutaj w Polsce, no nie wypadamy dobrze, a wręcz wypadamy bardzo źle i ten system kryzysu że ten kryzys praworządności, kryzys w ogóle wartości konstytucyjnych w Polsce pogłębia się tak naprawdę no mogę powiedzieć z godziny na godzinę, bo codziennie, codziennie jesteśmy tak naprawdę świadkami tego, że ten rozłam pomiędzy trójpodziałem władzy, a tym co, jak, w jaki sposób powinno funkcjonować państwo demokratyczne no, jest coraz to większy i może zacznę od tego, że mamy naprawdę od jakiegoś czasu wykrącone wszystkie takie bezpieczniki, o których mówimy, które powinny funkcjonować w, takim, w takiej demokracji modelowej. Tak? Czyli zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego który, jak wiemy, ostatnio w październiku wydał rozstrzygnięcie dotyczące właśnie zmiany w prawie aborcyjnym, ale zanim to się stało, został zawłaszczony zupełnie przez siły polityczne. Są tam sędziowie, którzy są wybrani na miejsce prawidłowo wybranych sędziów, czyli nie są sędziami, są osobami, które w ogóle nie powinny zasiadać w tym Trybunale. Potem mieliśmy do czynienia z przejęciem sądów powszechnych, z wymianą prezesów w sądach powszechnych z zawłaszczeniem sądu najwyższego przez dodanie dwóch izb po to, żeby tych sędziów no dołożyć do tych, które, którzy już są, próbą odesłania pani pierwszej prezes na emeryturę, wysłania części sędziów na wcześniejszy stan spoczynku. No, tych rzeczy można naprawdę tutaj mnożyć godzinami i to wszystko właśnie sprawia, że Unia Europejska się temu przygląda, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się już szereg postępowań dotyczących mhm. Polski. Jak pani redaktor widzi, dużo by mogła na ten temat opowiadać, a konkluzja jest taka, że nie mamy już trójpodziału władzy w Polsce, że wartości konstytucyjne są deptane i że niezależność sądów sprowadza się do tego, że obywatele mogą liczyć na heroizm sędziego, tego czy on się zachowa w takich trudnych czasach dobrze i na instytucje unijne, i to są tak naprawdę i na siebie na ulicach, tak? że, że będą te demokracje wychodzić do skutku. To są te trzy rzeczy, na których się teraz powiem mm. Ale to tak brzmi trochę dla prawnika pewnie mało skomplikowane, ale takiego przeciętnego kowalskiego jest to taka rzecz, którą ciężko złapać, ciężko wyczuć. Co to oznacza dla takiego zwykłego człowieka w Polsce to, co się dzieje w sferze praworządności no i tak zwanej reformy sprawiedliwości. Tak, ja tak zaczęłam od takiego trochę mini wykładu o tym, jak bardzo jest źle, ale rzeczywiście, jak ktoś tego słucha, to się sobie, na no dobrze, ale ja mieszkam, nie, nie dotyczy wiem, mnie, tak jak mieszkam sobie w, w Warszawie, ważne. Siedlcach, Berlinie i w zasadzie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, przychodzę codziennie do pracy, ciepła woda w kranie jest, dzieci chodzą do szkoły, w ogóle jest super, tak? Nie, właśnie, to nie musi być tak, że musimy się zdarzyć z kolumną rządową Beaty Szydło, żeby mieć tak zwany proces polityczny. Nie musimy być Igorem Tuleją, który wydał wyrok przeciwko władzy, tak, dotyczące głosowania w sali kolumnowej, żeby mieć tak zwany proces polityczny. Chodzi o to, żeby każdy obywatel miał taką świadomość, że to jest bardzo, ale to bardzo niedobrze, jeśli władza kładzie rękę na sądach. Dlatego, że władza, jeżeli ona może położyć rękę na sądzie, gdziekolwiek i może manipulować, ale nie, że bierze za telefon i mówi, wydaj wyrok taki czy taki, bo to się nie odbywa w taki sposób. Ta, ta presja na sądownictwo i ta wymiana, ona polega na tym, wymienimy prezesa, on już jest zależny od tej władzy i jest wobec niej lojalny. Pewnych rozstrzygnięć może wobec nas nie wydawać i wystarczy, albo właśnie wydawać, i wystarczy, że jesteśmy protestującym powiedzmy na ulicy, tak? Strajk kobiet, klimatyczna, jakieś protesty, tak? A władzy to się nie podoba. Bo to ogólnie nie mieści się w agendzie, i jest presja na, na, na sądy wywierana, no, że oczekuje władza tego rodzaju rozstrzygnięć, że będziecie ukarani. Słyszeliśmy to zresztą z ust pana prezesa Kaczyńskiego, e, pewnego rodzaju oczekiwanie wobec tego, co się na przykład będzie działo z kobietami strajkującymi na ulicy. I teraz, jeżeli władza może położyć rękę na sądach, może wymienić prezesa. Może prowadzić i prowadzi szereg postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, to wszyscy sędziowie mają się bać, mają mieć taki efekt mrażący, myśleć sobie, no dobrze, no mam tutaj tych aktywistów klimatycznych, tutaj tych ze strajku kobiet. I Lepiej ja ten środek orzeknę, albo tutaj coś, jakąś jednak dolegliwość, no bo po co ja mam mieć jakieś problemy? Tutaj bym wolał jednak, mam kredyt, trójkę dzieci, tak? Oczywiście sędziowie w większości tak nie myślą, bo to jest ten heroizm jednostki, tak? Ale chodzi o to, że cały ten system został tak wokół nich stworzony, potężna e, broń w postaci sądownictwa dyscyplinarnego, e, żeby oni właśnie się bali, tak? Żeby, żeby czuli ten oddech e, e, na plecach. I możemy mieć albo taką sprawę, że jesteśmy na ulicy, Albo możemy być, nie wiem, z jakiegoś miasta, gdzie mamy sprawę przeciwko radnemu partii rządzącej. Czy mamy teraz taką, jak Państwo byście teraz szli do sądu w takiej sprawie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje wokół tego sądownictwa i wiedzielibyście, jak duże są naciski, to czy byście tak po ludzku mieli przekonanie, że kurczę, no jednak jak to jest ten radny partii rządzącej, nie zależy jakiej partii, to jest akurat teraz PiS, ale chodzi o to, żeby żaden polityk nie trzymał ręki na sądach, to... Czy to jest dla mnie dobrze? Nie, właśnie chodzi o to, że masz stanąć przed tym sądem obywatelu yy, i wiedzieć, że on, że sąd jest niezawisły w swoim myśleniu, że go nie obchodzi, że to jest radny albo to jest polityk, to jest poseł, to jest osoba wpływowa, a ty jesteś, nie wiem, nauczycielem albo rolnikiem. Nie, to w ogóle nie powinno sąd obchodzić, a tak jest teraz ten system tworzony i utkany przez lata, żeby właśnie sędziowie czuli taką presję. Mm -hmm. Czy robiliśmy, czy robiliśmy? No, trudno powiedzieć w liczbie mnogiej, ale czy za mało było protestów, jeżeli o to chodzi? Za mało ze strony społeczeństwa było jakiegoś oporu, jak zmieniano, na przykład wymieniano sędziów w Trybunale Konstytucyjnym? Na pewno, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest duży grzech zaniedbania, który tak spoczywa na mnie, jako na adwokatce i innych prawnikach. Chyba przede wszystkim w ogóle na prawnikach i na tym, że nie umieliśmy w odpowiednim momencie wyjść do społeczeństwa z, jakąś taką, z jakimś takim właśnie przekazem, że prostym, że ten trybunał, proszę Państwa, to nie jest tylko grupka zazwyczaj starszych osób, które sobie w, wydają rozstrzygnięcia, tylko tak naprawdę od tego, kto tam zasiada, zależy Twoje życie obywatelu. Czego mamy przykład właśnie, kiedy zabrano jedną z przesłanek do terminacji ciąży, i nagle się okazało, że oto ten trybunał tak naprawdę na skutek wniosku kilkunastu posłów, stryk nie ma, tak? Nie ma. I, bo takie były oczekiwania polityczne, tak? I to jest taki najbardziej obrazowy przykład tego, co się wydarzyło, ale jeżeli władza ma trybunał, to może przeforsować każde, nawet najbardziej absurdalne prawo, tak? Bo nie ma kogoś nad nią, kto powie, no ale moment, no to jest niezgodne z konstytucją. Także jeżeli mamy większość e, że w parlamencie, no a mamy, mamy senat, no ale mamy też większość, bo, bo, prze, bo te nawet poprawki Senatu są głosowane, to jeżeli nie mamy tego Trybunału, to tak naprawdę można z obywatelem zrobić wszystko. I to jest w ogóle bardzo trudne do wyjaśnienia, że te sądy, te Trybunały, to one tak naprawdę są są dla nas, tak, bo one gdzieś są tam zawieszone, a już ludzie w ogóle nie wiedzą, czy to jest Trybunał Stanu, czy Trybunał Konstytucyjny, bo nikt z nimi na ten temat nie rozmawia, nikt z dzieciakami na ten temat no nie rozmawia, rozmawia hmm. tylko się ich uczy, że posłów jest tyle, a w Trybunale jest sędziów tyle, a przesłanki są takie, no ale nikt z nimi nie mówi, słuchajcie, to wszystko jest, to są jakieś naczynia połączone, to znaczy to ma takie, a takie znaczenie, więc trochę to robimy już w Tygodniu Konstytucyjnym od lat, Czyli takim programie do szkół, ale on się zaczął z ręką na sercu po kryzysie konstytucyjnym, to, to powiem, czyli trochę za późno. No i myślę, że ta edukacja przyniesie w takiej dłuższej perspektywie jakieś efekty, i w ogóle, że cały ten kryzys konstytucyjny przyniesie taki niespodziewany pozytywny efekt, który właśnie będzie na tym polegał, że mamy taką świadomość, której wcześniej nie mieliśmy, bo nam się żyło fajnie, dobrze i nikt się nad tym nie zastanawia. Czy efektem tej świadomości są właśnie teraz protesty kobiet na ulicach? Myślę, że tak, dlatego że, i to też jest nie tylko moje zdanie, ale też jest to zdanie strajku kobiet, z którymi my jako wolne sądy jesteśmy w kontakcie, bo akurat strajk jest zorganizowany w sposób rozsądny. I sięga po różne grupy społeczne, sięga po prawników, po ekologów, po osoby zajmujące się niepełnosprawnościami. Rzeczywiście, dziewczyny otoczyły się fajnymi ekspertami i jest to bardzo dobry prognostyk na, na przyszłość. I my już wiemy po rozmowie z nimi, że oczywiście te protesty są w sprawie tego tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tylko. Znaczy one są we wszystkich tych sprawach, które nas, w nas siedziały przez przez te lata tego, że państwo nas oszukało, że nie działa sprawnie, że zabiera nam prawa i wolności e, coraz częściej bez żadnej podstawy prawnej, tak, bo e, zobaczcie państwo, to co się wydarzyło w trybunale, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoby, które nie powinny tam orzekać, zostały wybrane na miejsce wybranych sędziów, przychodzą, siadają, rozkładają akta i decydują o waszym losie. Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei, naprawdę najodważniejszemu sędziemu w Polsce. Izba, która jest zawieszona w postanowieniu trybunału w Luksemburgu. Jak to jest możliwe, że izba, która jest zawieszona, wydaje. Tak, właśnie zanim, zanim do tego dojdziemy, to jakby zobaczcie Państwo, a propos tego obywatela, tak? czyli nagle coś, co nie jest sądem, albo ludzie, którzy nie powinni zasiadać w trybunale, rozstrzygają czy o naszym losie, czy o losie sędziego, a rozstrzygając o losie sędziego, rozstrzygają o losie obywateli, tak no bo ten immunitet nie jest dla pana sędziego tulei. On jest dla obywateli, żeby właśnie polityk sobie nie mógł przestawiać takich niepokornych sędziów. On potem ma ten immunitet, że jak mu się nie podoba. I staje po stronie obywateli, na przykład tak jak było w przypadku sali kolumnowej e, i tego głosowania, e, to, się, to się go przesuwa. Tak? Zabierając immunitet, to zabieramy tak naprawdę e, te tarcze obywatelom, nie tylko, nie tylko sędziemu. A jak to jest możliwe, że Izba e, rozstrzygnęła w ogóle no, to jest rzecz niesłychana, bo tak, porządkując, została zawieszona rzeczywiście na skutek wniosku Komisji Europejskiej, bo toczy się postępowanie w sprawie tak? Izby Dyscyplinarnej Sądownictwa Dyscyplinarnego. Komisja się zainteresowała, złożyła skargę z takim wnioskiem o zabezpieczenie. Tak? Trybunał się temu przyjrzał i powiedział: Hmm, rzeczywiście sprawa jest poważna. Zanim ja to rozstrzygnę, to bardzo proszę, aby Izba Dyscyplinarna nie podejmowała żadnych działań, bo to jest niebezpieczne dla obywateli, niebezpieczne dla sędziów. Czekajcie, aż Trybunał rozstrzygnie. Co robi Izba Dyscyplinarna? Interpretuje to jak chce i mówi, no dobrze, no ale spraw sędziowskich to my nie będziemy robić, ale sprawy o immunicę to będziemy robić. Jakby I taka interpretacja, no na boga nie znaczy ma, nie, ma, nie ma uzasadnienia. I my, jako adwokaci, jesteśmy w takiej kuriozalnej sytuacji, że nie dość, że musimy tam stawać, no bo pan sędzia akurat nie wszedł na salę, ale stawać przed niesądem jeszcze zawieszonym w, w postanowieniem i jeszcze uchwałą trzech izb wcześniejszego Sądu Najwyższego i domagać się na, naszych praw, tak i kurczę, każdy z nas może być Igorem Tuleją, naprawdę każdy z nas może być Igorem Tuleją. Dlaczego angażuje się Pani w wolnych sądach? To było jedne pytanie, a poza tym pracuje Pani dużo pro bono dla środowisk tak zwanych wykluczonych, dla ludzi niepotraktowanych niesprawiedliwie było to jakby już um, pani zamysłem studiując prawo. To są takie pytania, które bardzo nie lubię, powiem dlaczego, dlatego, że to jest strasznie nudna historia. Jak to nie po prostu... jest nudna historia, Oj, nudno, popatrzy, bo pan ja... co, co pani robi, jak się pani ułatwia. Tak, ale taka moja osobiście, chciałam nie? mieć jakąś taką porywającą historię dla Państwa, dlaczego to się wydarzyło wszystko. Ja zawsze chciałam zostać adwokatką, a jak urodziłam dziecko, to jakoś to i zawsze byłam wrażliwa na różne tematy, ale jak urodziłam dziecko, stałam się mamą, to chyba jest taki naturalny moment dla wielu kobiet. Nie mówię, że dla każdej, że on troszkę się tak, to spojrzenie na świat zmienia. ja powiem teraz taką rzecz, która będzie bardzo wyświechtana we wszystkich kampaniach wyborczych, bo jak ktoś kandyduje, to mówi: Chciałbym zostawić mojemu dziecku lepszą Polskę, i tak dalej. Ale faktycznie coś takiego jest, że człowiek sobie myśle, no, nie Nie jestem sam na tym świecie. Chciałbym, żeby ta Polska jednak była trochę lepiej urządzona niż, niż jest. I to powoduje, że, że jest to takie mobilizujące do, do działania. Wolne sądy powstały zupełnie spontanicznie, gdzieś tam, z, po prostu praktycznie na ulicy, kiedy my zrozumieliśmy, że jak nie wyjdziemy z tego biurka i nie zdejmiemy tych obcasów i nie założymy trampek, nie wyjdziemy do ludzi, to będzie koniec. Tak? Że ten moment, kiedy się przychodziło tylko do prawnika, do kancelarii, który siedział i mówił prawdę objawioną, to, to już się nie może wydarzyć. Że to jest taki moment, że. Wiele grup społecznych i dotyczy to prawników, ale dotyczy też na przykład to, no, polityków, artystów. No, musi jednak zrozumieć, że mają jakąś misję jednak i z tą misją muszą wyruszyć na zasadzie partnerstwa do ludzi, czyli nie wykładu i porad prawnych, ale rozmowy. Tak? I to się sprawdziło na szczęście. A jeśli chodzi o pracę pro bono, to, to jakoś jedna sprawa rodzi drugą rzeczywiście. Wydaje mi się, że. To, Trudne przejść tak obok kogoś, kto jest potrzebujący, obojętnie, zwłaszcza jeśli system jest przeciwko niemu. Ja akurat wcześniej pracowałam bardzo dużo dla grup uchodźczych, bo one były trochę na celowniku władzy. Teraz są to często osoby ze, ze społeczności LGBT, na przykład, ale też. To, co chciałam powiedzieć, i to, czego się ostatnio może nie nauczyłam, ale miałam taką refleksję, jak rozmawiałam z panią profesor Wentowską, że bardzo łatwo jest pomagać takim osobom, które są, jak to ona mówi takimi kolorowymi ptakami, nie? że tam właśnie są widoczne na przykład w mediach, czy ich losem, tak, są tak zatrzymania, i tutaj jest cała. Machina rusza, żeby pomóc, nie wiem, sędziemu czy jakiemuś aktywiście, tak? Ale trudniej jest już, jeżeli to są takie sprawy, jak to mówi też pani profesor, czasami odrażających brudnych, złych, nie? ale właśnie chodzi o to, żeby mieć takie w głowie tak ustawione, żeby nie wybierać tylko tych spraw, które są właśnie takie piękne i kolorowe. I to jest naprawdę potem bardzo takie wynagradzające. I na przykład ostatnio poprosiłam moją przyjaciółkę, żebyśmy wspólnie wzięły taką sprawę dla Lastrady. Czyli to już są już bardzo trudne sprawy handlu ludźmi i osoby zmuszanej do, do prostytucji, e, która na pewno nie jest takim kolorowym ptakiem i temu już jest bardzo trudno. E, I podjęłyśmy się tej sprawy, i e, ona nie niemalże jak szerywka tam weszła do tego sądu i zaczęła naprawiać wszystkie błędy proceduralne. I to jest dopiero satysfakcja, jak sobie myśli, że. Właśnie ta osoba, która po prostu spotkają super coś złego, nie ma żadnych pieniędzy, właśnie ona będzie miała super modelowy proces, bo ona na to zasługuje, każdy z nas na to zasługuje, nie? Więc to jest tak, że jak sama pani widzi, to mnie jakoś tak na, nakręca i, i tym się staram też y, no, młodszych prawników zarazić, żeby oni właśnie chcieli tak się trochę poboksować w tym sądzie dla innych celów niż na przykład finansowe. Aha, i da się ich zarazić da tych się. młodych prawników? Da, da, da się, da się. Ja nie dam nikomu po prostu powiedzieć, z na młodszych prawników, no przede wszystkim aplikantów, tak, czy, czy młodszych adwokatów, no bo to jest taka grupa, w którą ja pracuję, ale naprawdę um, udaje mi się ich bardzo często zarazić. Um, I nie ma z tym problemu, naprawdę nie ma z tym problemu, trzeba tylko. Umieć z nimi rozmawiać i, i, i pokazać, jakie są, jakie są możliwości, i oferować im wiele takich możliwości, bo y, nie zawsze, y, nie zawsze każdy sobie umie tak gdzieś to zorganizować, ale naprawdę. Y, że słowa nigdy nie dam na ich powiedzieć. Mm -hmm. Teraz jest strajk kobiet, który odbywa się regularnie. Wczoraj, przed paroma dniami w sumie, troszeczkę zmieniła się formuła protesty, które pozostają nadal protestami pokojowymi zostały um, okrążone przez policję, um, został użyty gaz łzawiący, zostały zatrzymane osoby. Czy w takich sytuacjach też pomagacie? Jak, jak tutaj to funkcjonuje? Jakbyście Państwo teraz zobaczyli, co się dzieje na moim zegarku, który mi tutaj donosi wiadomości z telefonu, to byście widzieli, że cały czas adwokaci i organizacje pozarządowe m, są na takim trybie stand-by, naprawdę. Mhm. Mm. W tym momencie trwa kilkanaście przesłuchań osób, które zostały zatrzymane przed Sądem Okręgowym na Solidarności. Stworzyła się fantastyczna koalicja organizacji pozarządowych tutaj, czy kolektywu szpila, KPH, czy z z adwokatami, aplikantami warszawskimi. Którzy reagują bezpośrednio na każde zatrzymanie, i naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że nie ma tak, żeby tym dziewczynom ze Szpili i innych organizacji umknął jakikolwiek zatrzymane i nie miał one pomocy prawnej i po prostu był w tej sytuacji sam. Nie ma. I to jest, ja jestem tak ogromnie dumna, jakby ze środowiska adwokackiego i racowskiego też. E, mówię adwokackiego, no bo to jest oczywiście mi bliższe, ale e, i tej organizacji, tej koalicji takiej, no jednak nieoczywistej, tak, że, że tutaj e, no są takie czasy, że tak oddolnie się to wszystko organizuje, ale naprawdę e, te ich takie lotne brygady opozycji, czyli ludzie, którzy są w każdym miejscu i reagują i że my wiemy w ogóle o każdym zatrzymanym dzięki nim i Każdemu można zapewnić prawo do obrony. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka się mogła przytrafić. Stworzona oddolnie. Oczywiście przy zgodzie okręgowej Rady Adwokackiej, bo oni wiedzą o tym, co my robimy i bardzo pochwalają, bardzo wspierają. Ale to są takie właśnie dobre rzeczy, które się dzieją w takim trudnym czasie. I taka też nauka dla tych młodych aplikantów, którzy nigdy na przykład nie byli na komisariacie, ale przychodzą takie czasy, że muszą jechać jadą tam z na ramieniu i potwornie zdenerwowani, ale okazuje się, że wychodzą zwycięsko i e, uczą się bardzo dużo. E, no wielki jest taki też nasz wspólny sukces środowiskowy, myślę. Mhm, czyli koalicja jakby dobrych, takich aliantów przeciwko złemu systemowi. Tak, ona się w ogóle nazywa powiem Państwu, zdradzę e, ona się nazywa Tańczowi Obrońcy, a dlatego się nazywa tak. Bo w nocy, kiedy zostały, byli zatrzymywani aktywiści, wtedy w sierpniu w Warszawie, kiedy miała, była, doszło do postanowienia o tymczasowym areszcie przeciwko Margo, zupełnie właśnie oddolnie została stworzona taka koalicja zarządzana przez organizacje pozarządowe, gdzie jest dużo aplikantów, adwokatów i radców prawnych, bardzo na szybko na Facebooku, i teraz to się tam przenosi na inne komunikatory, na się jak nazywa Tańczowie Obrońcy, chociaż teraz już dotyczy różnych innych spraw, ale jest bardzo aktywna i wszystko, co się dzieje na ulicach Warszawy, jest zbierane, monitorowane, i te organizacje naprawdę robią niesamowitą robotę. Niesamowitą robotę. A my, jako aplikanci, adwokaci, mamy komfort, tak? że ktoś to monitoruje i my po prostu mamy. E, taką gwarancję, że nikt nie zostanie tej pomocy prawnej e, pozbawiony, a wszyscy do tych zatrzymań, to muszę powiedzieć, jeżdżą zupełnie e, za darmo, e, pro bono po prostu, mhm. bo chcą, bo to, mhm. czują taką potrzebę, że to jest ich wkład w to, co się dzieje. Czy wspomniała Pani właśnie Facebook czy inne socjalne networki, media społecznościowe? Czy to Wam pomaga w pracy, pomaga Wam stawiać opór, że tak powiem, bezpośrednio przeciwko władzy, przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko temu, co się dzieje? Na pewno pomaga, chociaż, no bo jest to platforma komunikacji, tak, całe wolne sądy są nasadzone, jesteśmy na Facebooku i teraz już trochę na YouTubie też. Ale możemy jakoś się komunikować z ludźmi, tak? Możemy opowiadać o tym zrozumiałym językiem, co się dzieje, no i możemy reagować, jest jakaś platforma do dyskusji, ale myślę, że to też ma swoją drugą stronę, czyli ludzie mają takie przekonanie, że jak się zaangażują na mediach społecznościowych, bo na przykład piszą jakieś komentarze, które są oczywiście bardzo ważne, bo to, żeby wyrażać swoje niezadowolenie, sprzeciw, głośno i wyraźnie, to też jest ważne. No, ale jednak nie można się do tego ograniczyć, tak? Czyli ja wszystkim tym moim kolegom, którzy są aktywni wyłącznie na Facebooku, poklepując nas po ramieniu albo puszczając nam lajki i serduszka, mówię świetnie, ale znaczy nie możemy się do tego ograniczyć. Czyli daje nam to fałszywe czasami poczucie zaangażowania, tak? I na to trzeba uważać, bo oprócz tego, że wartość tam pisać, bo to jest ważne, no to jednak warto jeszcze pomyśleć, co mógłbym zrobić dalej? Chociażby wyjść na ulicę, czy, no, adwokaci to już w ogóle mają całą paletę do e, popisu, bo mogą bardzo różne sprawy e, prowadzić dla różnych osób e, pokrzywdzonych, nie tylko dla zatrzymanych, tak? Każdy może znaleźć coś dla siebie, więc jest to takie trochę taka w, w walka na lajki, serduszka, potrzebna, ale czasami prowadzi w złym kierunku. Mia rok a czasu od tego, jak zostały zabronione, czy um, pani pewnie mnie poprawi zaraz, naklejki, które dystrybowała. Gazeta Polska Codzienna, Strefy Wolne od LGBT. Dalej pojawiają się inne naklejki, jak Rońmy Krzyża i tak dalej. Na ile istnieje możliwość, żeby zabronić czegoś takiego? Jest jakaś możliwość właśnie, żeby to, co robi prasa prawicowa, nie tylko w formie naklejek, ale też w formie kampanii, które kierowane są przeciwko środowiskom LGBT+, wyzywania osobistych pogróżek, osobistych też obrażania, jakie tutaj są możliwości prawne? To nie jest łatwe, dlatego że cała wolność słowa w systemach tych europejskich, ona jest oparta oczywiście na ścieraniu się dwóch wartości. tak? I za każdym razem, sąd, każdą taką naklejkę, czy każdą jeżdżącą ciężarówkę z hasłami anty-LGBT, czy każdy artykuł, będzie oceniał w tej konkretnej sprawie do tych konkretnych osób. Nie ma i całe szczęście, bo to by było bardzo niedobrze, gdybyśmy mieli jakąś taką cenzurę prewencyjną. Nawet jeżeli ona się się sprowadzać, to nie wolno mówić źle o osobach LGBT. Nie? Znaczy, nie może nic, i to jest dobre, że nic odgórnie nie można narzucić, bo dążenie takie mogłoby się bardzo szybko przeciwko nam odwrócić. I sąd oceniając tą sprawę w przypadku naklejek. Mm, bardzo fajnie, że to się udało, bo to był też taki sygnał, że właśnie nie wszystko wolno. Gazeta Polska mówiła, no ale wolność słowa, a my mówiliśmy nie. To jest już eksterminacja, wykluczenie, tak? to znaczy e, możecie nie lubić o społeczności LGBT+, nikt wam nie każe, tak? ale strefa wolna od LGBT to już jest dyskryminacja, wykluczenie ze społeczeństwa i to już jest dużo dalej niż wyrażenie, tego, że się kogoś nie lubi, albo ktoś jest taki czy maki, Czyli e, tak samo te ciężarówki, to pewnie Państwa może czasami irytować, no nie wiem, że już wiem, że jakaś ciężarówka ma zakaz, bo ma zabezpieczenie, a dalej jeździ. Ale to niestety jest tak w prawie polskim, że to zabezpieczenie, nawet jak sąd powie, tego nie można robić, to ono dotyczy tej konkretnej sytuacji i tej konkretnej ciężarówki i tego, co tam jest napisane. Czyli jeżeli ktoś napisze to inaczej, a przekaz jest taki sam, to niestety to zabezpieczenie. Nie obejmuje tego, tak? I trzeba znowu iść do sądu, trzeba znowu walczyć o te prawa, i, i warto. No Myśmy na przykład jako wolne sądy teraz postanowili pozwać pana ministra Czarnka w imieniu pana profesora Kubu Rubanika. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, i nasz klient przede wszystkim tak uważa, że trzeba stawiać granice. To znaczy, tego te wypowiedzi dotyczące społeczności LGBT, które wtedy padały z ust, no, bardzo prominentnego polityka e, rządzącej partii, największej rządzącej partii, a już teraz w ogóle ministra zajmującego się edukacją młodzieży i, e, i dzieci, to one nie powinny mieć miejsca. I to nie będzie łatwy proces, oczywiście. Natomiast e, tam stworzyliśmy też taką koalicję ludzi przyzwoitych, którzy mam nadzieję, są da im szansę e, opowiedzieć. Dlaczego uważamy, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, ale trzeba też stawiać taką granicę znaczy powiedzieć, nie, moment, znaczy, takie myślenie, no ale to może jest proces skazany na porażkę, albo yy, może nie warto tak nikt nie no nie warto, że oni tak będą robić swoje. Właśnie nie, właśnie chodzi o to, żeby nie dać przesuwać tej granicy no, ktoś to musi robić. I też to robimy oczywiście na zasadach pro bono, bo mamy takie poczucie, że taki modelowy proces, który zapewne będzie trwał latami w sądzie i zapewne skończy się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Ja co do tego nie mam wątpliwości, więc może to trwać, nie wiem, pięć, 6 kolejnych lat, ale warto, bo może uda nam się jakieś fajne standardy na przyszłość ustanowić, to raz. A dwa, dla mnie to jest ważne, że jak czyta, bo ci aktywiści w Warszawie, czy pan profesor Kuba to nie mają naprawdę mnóstwo osób, żeby ich wspierały, tak, I, ale być może są jakieś osoby ze społeczności LGBT+, w jakimś małym mieście czy, czy wiosce i jest mi dobrze z tym, że one wiedzą, że kurczę, no jednak są jacyś prawnicy tutaj, którzy powiedzą nie. Właśnie tak nie będzie, właśnie za, jakby niech ten sąd to zbada, Także, że to nie jest tak, że już mówimy, no dobra, oni tak będą robić swoje. To, czyli trzeba mieć dużo cierpliwości i dużo energii. Trzeba. Trzeba. Coraz trzeba. więcej. Jeszcze niech mi Pani wyjaśni, czy nam wyjaśni, o co chodzi z tymi właśnie strefami wolnymi od LGBT i reakcji Unii Europejskiej na nie i koniec końców konfliktu rządu z aktywistami. Część, bo to o czym rozmawiałyśmy, to są naklejki Gazety Polskiej, to jest odramny temat, chociaż one mają właśnie ten ten wording strefa wolna od LGBT, a to o czym rozmawia Unia Europejska dotyczy uchwał poszczególnych rad miast, które dotyczą tak zwanych stref wolnych od LGBT, chociaż w większości one się tak oczywiście nie nazywają, tylko się tak nazywają. Ja dokładnie teraz tego nie powtórzę, ale to jest jakaś strefa wspierania rodziny przeciwko ideologii, LGBT, no jakieś takie pokrętne rzeczy, bo bardzo wielu osobom się wydaje, że jak ktoś to napisze, ideologia, albo jakoś tak pokrętnie, to to jest super. Nie, znaczy to nie jest super i to jest dokładnie nie, jest dokładnie to samo, tak? To jest tylko owinięte w jakiś taki pseudopapierek i Rzecznik Praw Obywatelskich, do sądu administracyjnego zaskarżył część z tych uchwał, i część sądów już teraz powiedziało, że no, te y, uchwały y, nie powinny mieć miejsca, one są z uchwałami sprzecznymi z prawem, tak? I powiedział, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. I Unia Europejska się tym zainteresowała, bo też są różnego rodzaju miasta partnerskie pomiędzy tymi, tak, miastem w Polsce, a miastem w Unii Europejskiej. No i Środki też płyną z kasy unijnej na, na różne cele i to była pierwsza taka sytuacja, że Unia przeglądając się temu powiedziała, no ale moment, znaczy jak my możemy, nie wiem, Kraśnikowi dać... Pieniądze jak tutaj, dzieją się takie rzeczy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, wszyscy gramy w jedną wspólną grę. Wchodziliśmy, to wiedzieliśmy, że trzeba szanować praworządność, a praworządność to też jest godność drugiego człowieka, czyli każdego i, i takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. I to, zapoczą... to to był kolejny kamyczek, bo ten jakby mechanizm powiązania z praworządnością już długo był dyskutowany, ale to był taki kolejny kamyk do dyskusji, żeby pokazać jakby to, co się dzieje w Polsce. I te środki, jak Państwo pewnie wiecie, one to nie były może bardzo duże środki, ale pokazało, że to, że można, zostały e, niektórym e, tym miastom, które taką uchwałę podjęły, zabrane, na co pan minister Ziobra całe nabiało, wszedł i powiedział, to ja wam teraz będę, z, przecież nie z własnej kieszeni, tylko z mojej kieszeni i, i państwa kieszeni, wynagradzał, bardzo proszę, kładę pieniądze na stół. Czego oczekiwałaby Pani dalej od Unii? Bo Unia, tak jak Pani wspomniała, troszeczkę sobie um, pozwoliła, pozwoliła sobie na dość dużo cierpliwości, tak przynajmniej paru ekspertów, czy parę ekspertek tak. mówi, czy to są, tak, tak słyszę przynajmniej, że to są kroki, które były dobrze podjęte przez Unię, ale czego oczekiwałaby Pani jako prawnik, jako ktoś, kto jest na tym pierwszym froncie prawniczym, jeszcze od, od instytucji Unii Europejskiej? Ja już teraz rozumiem, po tych wszystkich latach podróży do Brukseli i naprawdę rozlicznych spotkań z parlamentarzystami i z członkami komisji, że to trwa, że te młyny mielą bardzo powoli, że jest to duża, no Unia Europejska jest mm, ogromną strukturą, jeśli mogę tak powiedzieć. I że to wszystko trwa, choć na początku mnie to bardzo denerwowało, bo mi się wydawało, że można byłoby to po prostu zrobić szybciej to niekończące się otwarcie kolejnego pola dialogu naprawdę zmarnowało, teraz już to wiemy, bardzo dużo czasu. Ale jest jeszcze sporo do zrobienia, zwłaszcza w samej komisji, bo my mamy też pomysł, uważamy, że powinno być odrębne postępowanie dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, czy ich skarga. Taka, jaka już jest, na przykład dotycząca sądownictwa dyscyplinarnego, czy była dotycząca Sądu Najwyższego, skarga dotycząca, mam dużo życzeń, jak pani widzieli, skarga dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Tak? To, to są takie rzeczy na, na, pierwsze, na pierwsze nasze życzenia dotyczące Unii, ale oczywiście cały czas badanie tego i mówienie, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, jesteśmy we wspólnocie, nie pozwolimy, żeby ten system się rozleciał i popękał, bo już pęka. Tylko dlatego, że dwa kraje się niesfornie zachowują. Także dlatego, że jest to dla zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli Unii, nie tylko w Polsce, bo oni też mogą mieć sprawy, nie wiem, obywatele Niemiec mają sprawy przed polskimi sądami, tak. No jeśli pójdzie sygnał, że teraz chronimy nasz interes narodowy, ziemie nasze tutaj w Polsce nie mogą być Kupowane przez kapitał zagraniczny. Tak, no są różne, różne scenariusze. Albo nie wiem, mogą być to zapłaty o faktury pomiędzy kontrahentami, albo o konwencjach, która jest, dotyczy no, opieki nad dziećmi tak, międzynarodowa. Więc jest mnóstwo takich rzeczy. To jest jedna rzecz, że to dotyczy obywateli, a druga, że nie można pozwolić na to, Unia sobie nie może na to pozwolić, żeby było, żeby nie powiedzieć nie, dlatego że to jest takie naturalne w bardzo wielu krajach, że jak się widzi, że na coś Unia pozwala, to inne państwa też mogą mieć zakusy, żeby te granice przesuwać, bo to jest naturalna Zakusy władzy wykonawczej, że ona będzie chciała się rozpychać pomiędzy pozostałymi władzami. Więc jak oni widzą, że nie można, bo mechanizm, bo wyroki psuły, to będą się hamować. A jak nie będziemy tego hamować, to za chwilę właśnie już widzimy w Rumunii, w Bułgarii, ale może być to równie dobrze we Włoszech i Francji, gdziekolwiek, gdzieś mogą być podejmowane takie próby też zawłaszczenia tego sądownictwa. Więc to jest naprawdę w interesie wszystkich. Nie boję się pani opresji ze strony władzy w Polsce? Ale presję na kogo? Pani osobiście, jako adwokata? Nie, nie, dlatego, że co mi się może przytrafić? To znaczy, ja wykonuję swój zawód, wykonuję go w zgodzie z własnym sumieniem, najlepiej jak potrafię. Mam to szczęście jeszcze, że w przeciwieństwie do sędziów, my mamy niezależny samorząd adwokacki, niezależne jeszcze sądownictwo adwokackie, dyscyplinarne. Które co prawda na końcu tego jest izba dyscyplinarna, no ale to już jest sprawa kasacyjna. A tak, tutaj na tym naszym własnym podwórku jest, jest, mamy to zabezpieczenie i samorząd, który naprawdę staje na wysokości zadania. I nie, nie mam, nie, byłoby bardzo z mojej strony chyba taki nieuczciwe, gdybym powiedziała, że się czegoś tutaj bardzo boję, albo że mam taką dużą presję, biorąc pod uwagę, to, z czym mierzą się codziennie sędziowie w całej Polsce. Czyli opresje w stosunku do sędziów tak, są dużo, tak. dużo to bardziej… To jest ogromny problem i oni są w zupełności zależni od pana ministra Ziobry i od całego resortu wymiaru, wymiaru, znaczy Ministerstwa Sprawiedliwości, tak? Ta, e, e, ich los leży w jego rękach, dosłownie, tak? Dlatego, że to jest człowiek, który e, może wszcząć każde postępowanie. Nakazać tak, wszczęcie każdego postępowania, które właśnie zakończy się najpierw będzie w tych sądach sędziowskich, gdzie już doszło do wybrania przez niego rzeczników dyscyplinarnych, skończy się w izbie dyscyplinarnej, która jak wiemy już działa jak działa i działa mimo postanowienia trybunału, więc oni są pod ogromną presją. Jest mnóstwo postępowań przeciwko sędziom ale przede wszystkim efekt mrożący jest wpuszczony już w to środowisko sędziowskie. Za każdym razem, nie wiem, sędziowie podpiszą list do OBWE w sprawie wyborów i już są wnioski o to, żeby wyjaśniali yy, i że to być może będzie już przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Pójdą na lekcję o konstytucji albo zrobią symulację rozprawy na festiwalu Poland Rock i już są proszeni o wyjaśnienia, tak? I tych sędziów, którzy to robią, ja się o nich nie martwię. Martwię się o tych, którzy właśnie mają dwójkę dzieci, dwa kredyty i będą się bali, że jeżeli tylko wychylą się poza taką strefę tego, co im by się wydawało, że władza oczekuje, to że mogą ich spotkać jakieś konsekwencje. A jaką ma Pani prognozę na przyszłość, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce i tak zwane reformy sądownictwa? Ja Państwa może trochę zaskoczę. Ja ostatnio jestem, nie wiem skąd mi się to bierze, ale ja jestem teraz w takim momencie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na ulicy i to, że ostatnie działania władzy są naprawdę, uważam, kompletnie irracjonalne i jest to już oderwane od rzeczywistości. Myślę, że całkiem niedługo, mam nadzieję, będziemy mogli zabrać się za odbudowanie praworządności w Polsce. Tutaj, jeżeli mamy stan taki, jaki mamy z, z większością rządzącą, no to ja nie mam tutaj złudzeń. Są zapowiadane kolejne reformy, tak zwane reformy, czyli spłaszczenie struktury sądownictwa, a spłaszczenie oznacza tyle, że trzeba będzie część sędziów wyrzucić z zawodu, no bo jak spłaszczamy, to rozwiązujemy niektóre jednostki. To jest taki jedyny jakby moment, gdzie można sędziego gdzieś przesunąć, coś z nim zrobić, tak? Bo tak to jest to... Bardzo trudny, więc takie rzeczy na pewno będą się działy. Tak w zakresie tak zwanych reform i są zapowiadane, ale ja myślę, że teraz wszyscy powinniśmy się już skupić na tym i to robimy, na tym, jak to odbudować. I my już mamy plan, wiemy, od czego zacząć. To będzie bardzo długi proces, niełatwy proces, ale trzeba go będzie przeprowadzić, bo to, co jest w nas silne, to są właśnie ci sędziowie, którzy dają radę cały czas, no i to społeczeństwo obywatelskie, które, które no jest już mocno zaniepokojone, żeby nie użyć innych słów, które słyszymy teraz na ulicy. I paradoksalnie myślę, że przed każdym takim, że ten stan, który teraz mamy w Polsce, że się bardzo dużo dzieje, jest bardzo gorąco i kraj płonie, dosłownie niemalże, bo też widzimy, co, co się dzieje na ulicach i że to odbicie w drugą stronę musi w końcu przyjść. Czyli mamy walka nadzieję. o prawa kobiet jest walką o praworządność i koniec końców obudzeniem się jakby społeczeństwa obywatelskiego. Ja myślę, że walka o prawa kobiet no jest niemożliwa bez, bez tej praworządności w ogóle żadna walka o żadne prawa człowieka nie jest możliwa bez takiego dobrego systemu dookoła, że on działa, tak? I to, co robią teraz kobiety i wspierając ich mężczyźni na ulicach, pokazuje, że mamy dość. I że y, trzeba będzie wziąć sprawę w swoje ręce, myślę, i, i zacząć to wszystko naprawiać, co zostało y, zniszczone i zdewastowane. A kobiety myślę, że to są absolutnie najlepszym, najlepszymi kandydatkami do tego, żeby to robić, i y, duża tutaj taka rewolucja się wśród kobiet y, wydarzyła, bo chyba wyszłyśmy z takiej roli pomagaczek stojących za plecami mężczyzn i bierzemy, proszę Państwa, sprawę w swoje ręce, także idzie nowe i dobra tak myślę super czyli kobiety uratują świat i tym optymistycznym akcentem tak jest kończymy naszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję bardzo dziękuję